Cześć wszystkim. Witam w grze Way of the Hunter. Nie mogę powiedzieć, że ponownie. Muszę trochę ściszyć. Jest to gra na podobny temat jak wziąłbym łowcę, ale po prostu a może wziąć łowcę? Ale ja w to nigdy nie grałem. Dobra, wezmę średnie. Ponieważ gra prawdopodobnie jest bardzo, że tak powiem, ujednolicona z The Hunter Call of the Wild. Dużo pomysłów jest bardzo podobnych. Wallace Elliott Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad, so I'll make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and... maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the keys. Oh God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Tell them to be nice to me. I'm always a gentleman.
And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley. Tak, to skoczy, naciśnij atakiem. Skrzynka pocztowa. Thank God we have a trustworthy mailman. Co dostałem? Co ja dostałem? Tak, aby podskoczyć. Tak, co teraz? Jak się domyślacie i widzicie, ja dopiero zaczynam tutaj. Wideo, rozdzielczość wysoka, wysoka, bardzo wysoka, włączone. No. Jeszcze mój laptop się do czegoś nadaje. Co teraz? Magazyn. Czy to jest szafa klasy S4? Bo jak przyjdzie dzielnicowy sprawdzić. Stary karabin dziadka. Broń dźwigniowa. Kaliber poziom łowiecki 4. Lornetka. No widzę. I co w związku z tym? A, załóż. Okej. Nie bardzo się tu rozeznaję, powiem szczerze. Teraz co, luneta jakoś, tak? Zapasowej nic nie mam. Sprzęt lornetka. Wabików nie mam. LS. Rozumiem, że ja nic poza tym nie mam, tak? Zablokowane. Aha. Wszystko mam zablokowane. Sprzęt. Jak długo chcesz odpoczywać? Pojazdy. E-mail. O, to coś wesołego jest. Dobra, coś mam, tak? No to ja już wiem, no. Powiększenie mapy, co już więcej się nie da? Nic tu powiem szczerze, nie rozumiem z tego jeszcze. Czemu? Aha, bo nie otwarty. Dobra. Znaczy dopiero stamtąd zszedłem. No wlazłem. Gdzie jest ten balkon? Jeszcze wyżej? Są jakieś schody czy co? Dziwna ta gra trochę. O! No, łapie mi jakieś lagi czasami, ale powinno chodzić płynnie.
kamienie, patyki. Jeszcze dom mam tutaj robić, czy co? Aha. Aha. Dalmierz jest. Miło z ich strony. Jak na razie... A rozumiem, ja tu jeszcze nie mam żadnego przybliżania. I okej, no. Co w związku z tym? Ja coś mam zaznaczać? Widzę te żółte znaczniki. Aha, taki bajer. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, jak coś się z tego wychodzi? Nie tak? Ja sobie zaraz przypomnę, jak tu się wychodzi z tego. Aha, skoczyłem. Gdzie to się wyłazi? To jest mapa. Myślę, że jestem tu mocno zdezorientowany. Może klawiszami, co? Jedynka, dwójka? To jak ja mam tu wyjść z lornetki? Kucnięcie, dobra. Znowu kucnięcie. Już wszystkie klawisze ponaciskałem. O, tu się znaczniki daje, dobra. Gram na padzie, więc jestem totalnie zdezorientowany. Widzicie, o ile w Call of the Wild byłem bogiem w tej grze, to tu jestem totalnym żółtodziobem i każdy może mnie pouczać. A może nie mogę wyjść z lornetki, dopóki ja tu, nie wiem, czegoś nie zaznaczę. No dobra, ale ja dalej mam. Dobra, jak się wychodzi z tej lornetki? No dobra, wyszedł. Co? Ale sam. Dobra, o co tu chodzi? Edytuj stojak na wypchane zwierzę. Aha. Dobra, nie bardzo kumam. You've discovered Nez Perce Valley grassland habitat. Open country for beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as prime feeding areas for both pheasants and badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Okay. Ale mnie tu gonią normalnie. Teraz co? Słodkowodne ryby. Czesi tu byli? Gdzie tu się wychodziło? Gramofon. Pewnie jak w The Hunter mogę muzykę puścić, co? Czy nie? Nie? W The Hunterze mogłem. Mi się bez... Dobra. Pewnie mam iść do auta, co? Tak czy nie? Te wskaźniki są strasznie małe i... parking. Jaka dyscyplina. Aha. Pewnie mnie nauczy jeździć auta. Oh.
Podążaj drogą z chaty. A dobra, kumam. Może kamerę zmienię. W lewo i w prawo. No i za daleko. Widać, że diesel, silnik z Passata, 1.9 TDI. Muszę muzykę ściszyć, czy tam inne efekty. Silnik z Passata, 1.9 TDI widać. Ale chyba turbosprężarka gwizdże. Dobra, i co dalej? Aha. Dobra, rozumiem. Dobra, rozumiem. Dalej na piechotę, tak? Już raczej autem nie wjadę. No chciałbym sobie już do czegoś postrzelać, no ale... No bo tak jak w Call of the Wild. Long time no see, my friend. Dlatego echo. Dobra, i co ja mogę? I co? Co to było? Aha. Jakiś szósty zmysł. Chętnie poćwiczę strzelanie, tylko gdzie tu się lornetka odpalało? No dobra, coś tu mam. Aha. Czwórka to lornetka.
Jedynka to sztucer. Dobra, coś zaczynam rozumieć. Ale to powinno się dać zmieniać. Aha, dobra. On po prostu jest taki flegmatyk. Pad w górę sztucer. Pad w prawo lornetka. Tylko jak się wychodzi z tej lornetki teraz? Już wiem, jak się włazi, ale jak się wyłazi? A jak dam sztucer? A jak dam w dół? A jak dam Y? A jak dam B? A jak dam A? A jak dam X? Lewy spust? Dobra. Teraz rozumiem. Ok. Totalnie jestem zdezorganizowany tu. O, i latarkę chyba mam włączoną. Już nie. Dobra, lewym spustem się aktywuję. Dobra, ale chyba przeniesiemy się do domku, bo trzeba nauczyć się, co to jest. Dobra, idziemy. Aha, trzeba przytrzymać. Okej, zerowanie, celowanie. Aby wyzerować na większą odległość, naciśnij ten, a na mniejszą ten. Podczas przybliżania przez lunetę. Trochę inaczej niż w tym. W The Hunterze trzeba było nacisnąć przycisk, a tutaj jest LB. Dobra, rozumiem. Zerowanie lewo-prawo. Co to, na koniu ktoś jedzie? Zmysłowcy, no przytrzymuje i co? Dobra. Korekcja 100. Przybliżenie 2 razy. Przybliżenie... Dobra, 7 razy mogę. Korekcja 150... Aha, dobra. Przybliżanie, wstrzymywanie. Dobra, rozumiem. Czyli ja wtedy muszę tak. Wziąć lunetę. Metry. Ten drugi. 101. Dobra. 101. Nie widzę tych wskaźników. 150. Dobra, czyli co 50 metrów jest. Ok, teraz biorę sztucer. Celuję. Ustawiam 50 metrów. Byłby. Chłopie, chyba nie dla mnie.
Dobra. Przyjrzyj się czemu? Looks like there's a note over there. Hey Wallace, don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, myself, you forgetful geezer. Wejdź na ambonę w pobliżu borsuków. Dobra. Już 27 minutę się męczę. Pewnie stąd będzie bliżej, więc... Tak? Brać auto? A nie wiem, może się uaktywni szybka podróż i nie będę musiał. Próbowałem osiągnąć sukces. Kurde, mylą mi się. To jest... Tu jest trochę inny układ klawiszologii. To jest pod tym względem koszmar. Dobra, ale to mi chwilowo nic nie daje. Tak jest, dobrze jest od czasu do czasu sobie przypomnieć, jak się jest początkującym i nie można podświetlać przez lornetkę. No i próbuję ten zmysł, żeby zobaczyć coś, wyświetlić. Dobra, na razie to ja będę wszędzie biegał, bo... Pewnie X-em, tak? Dobra. O matko, to już w The Hunterze było lepiej. Bo czy migał obraz i byłeś w ambonie, a tu 5 sekund wchodzenie na ambonę. Tak stawiają na... That's unusual. Badgers are definitely overpopulated in this area. Gdzie? Gdzie są te nory? Szydź. Szczerze powiedziawszy, żadnych nie widzę. No widzę, i co? No przecież próbuję go zastrzelić, to mi pisze, że niedozwolone działanie. Gdzie on jest? Thank you.
Oczywiście on nie uciekał, bo prawdopodobnie na potrzeby samouczka był skryptowany. Ale dziwna to jest gra, powiem szczerze. Strasznie ciężko się przestawić. Pojedyncze płuco. Fajnie, że akurat mam wskaźnik nagrywania na wskaźniku identyfikacji ofiar. Oporządź jednego borsuka, skorzystaj z ambony lub znajdź je w polu. On jest. Kurde, bele. Wiedziałem. Ej, a wiecie dlaczego? Bo pomyliłem klawisze. To jest właśnie to i mi tu będzie bardzo ciężko. 3 lata grania na innym układzie. Pomyliłem wstrzymywanie oddechu i tam jeszcze coś. Coś namieszałem. Miałem wstrzymać oddech, a zamiast tego...
Niestety to są gry z gatunku, gdzie jak jesteś początkującym, to się gra najgorzej. No i ja cały czas trzymam wciśnięty lewy przycisk, a powinienem lewy RB, to jest to. No i w krzakach se siedzi. Trochę se posiedzimy, bo... Wiem, że tu gdzieś jest. To jest on. Cały czas mylą mi się klawisze, bez przerwy. Jednego widzę, ale tamtego nie chcę. O, jest. To będzie trudne. Najśmieszniejsze, że widać lecące kule. Takie trochę dziwne to. Widzę, ale co z tego? Ciekawe, czy to coś pomogło. Kurczę, zaś to. Jak mi się tu wszystko myli. Dobra. Teraz trzeba je znaleźć. Dobra, jednego to nawet nie bardzo muszę. No ładnie, ładnie. Co
Co ja tu miałem zrobić? Oporządzić. Czyli co? Cały czas mi się myli ten lewy. Tu gdzieś powinien jakiś leżeć, bo wiem, że mu walnąłem. Jak odpalę ten szósty zmysł, to co coś daje w ogóle? Czy to dopiero przez lornetkę coś daje? A może tylko zambony? Aha. Gdzie on jest? A, jest, dobra. Nic nie widzę. Nie dość, że pora dnia jest taka, że słabo widzę, to jeszcze jest w cieniu. No nic, na razie to my nie zaszalejemy z takim podejściem. Cały czas mi się myli jeden, dwa klawisze mi się bez przerwy mylą. Trochę się tu niewygodnie robi, bo trzeba za każdym razem 120 metrów. O, i teraz muszę lewym przyciskiem, padem do góry, znowu lewym przyciskiem. Nie trafiłem, ale należało się liczyć. Tu się cały czas operuje tym lewym przyciskiem pada. Tak, to ja próbuję znaleźć te dwa. Tylko nie wiem, czy jest sens szukać. Chyba, że jeszcze zrobię jeden motyw. Na razie moja reakcja jest taka sobie, bo po prostu cały czas mi się myli ta lornetka. No i leży. Oczywiście ocena będzie tragiczna, no ale chcę coś jeszcze sprawdzić. Dobra, lornetka. Teraz prawym, którym zaznaczam? Tym, tak? Teraz ja mogę wyjść z lornetki. No i ciągle mylę, bo w The Hunterze wychodzi się B.
tu się wychodzi lewym. I to jest takie... Ja tu widzę, będę miał straszny kłopot. Tam to będzie ocena tragiczna. Chyba ze dwa razy go walnąłem. Cały czas nie ogarniam tego szóstego zmysłu. W jakich warunkach on działa. Co to było? No coś tam zahaczył. Taksydermia to jest chyba to wypychanie, tak? Ocena trofeum żadna. Ocena polowania 4. Dobra. Bierzemy mapę. Kup czterotaktowego Remingtona. Aha, bo to jest laptop. A, magazyn. Stary karabin dziadka. A ja mam kupić tego. Okej. Posiadane. Deluxe, łódź się pani. To jest tak, dobra. Tu dajemy Remingtona. Tu dajemy to. Tu dajemy stary karabin dziadka z lunetą. Mamy ten, ok. A gdzie się amunicję kupuje? No i dobrze. Tak, i teraz dobrze, że się za to nie płaci. I teraz tak. Sklep. Sprzęt. Amunicja jest za darmo, czy co? Sen, pojazdy. Magazyn. Gdzie tu się kupuje amunicję? Broń. Poziom łowiecki 5. Czy to chodzi o zwierzęta, czy co? Lornetka. Wabiki to nie mam. Dodatki. Czerwona kropka zoom. Nawet nie odblokowane. Nawet nie mam odblokowanych nic. No dobra, wychodzę. No dobra, komputer. Gdzie tu są? Gdzie tu się wychodzi? Nic tu nie widzę. Seems like grandpa's my biggest fan. No dobra. Już lepiej.
Dobra, wolałbym w dzień. Kurde, chodzę zygzakiem jak pijany. Chcę poprawić. O, czy dopiero ranek? Kurde, drzwi otwarte. Teraz mapa. Mogę to jakoś zaznaczyć? A dobra, rozumiem. No i zaraz będziemy kończyli, bo... Auto, co ja mam zrobić z samochodem? Przepraszam. O, na szczęście zgadłem. Przywołaj pojazd. No. Tak podejrzewałem, że prawdopodobnie... Oj, rany, dobra. Muszę odgłosy ściszyć, bo auto mi zagłusza radio w tym. To jest zawsze najgorsze, jak się po raz pierwszy to robi. Dźwięki tła. Latarka. No tak jak The Hunter. Nie ma cudów. Myślałem, że się domek odblokowuje albo... Dobra, nie mam czasu. Chyba trochę źle jadę. Źle jadę? A może nie? Wygląda, że jest jakaś droga.
Wiem, ale nie o to mi chodziło. Dobra, wiem, że uciekacie, ale nie o to mi chodzi. To pola. Co ja mam zrobić? Wiem, że uciekły, ale ja chcę odblokować tą... Czy da się w ogóle tepać do Ambon? Nie. No to skopałem sprawę, ja liczyłem, że ja tu... No jeszcze zajechałem nie tam, gdzie trzeba. Chyba. Miałem być na położoną wyżej łąkę. Dobra. Ja tu miałem iść. Chyba i tu strzelać. Dobra, tepniemy się. Ale to może w następnym odcinku. A na razie trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w grze. Strzeliłbym, ciekaw jestem, czy bym trafił. A póki co posiedzę tu. Jak mówię, z tym sprzętem to ja tutaj za wiele nie zdziałam. Czy tam są jakieś zwierzęta? Tam są zwierzęta. Trzy tysiące... Nie, dobra. 300 metrów. Okej. Gdzie tu się zaznacza te... na lornetce? O, lender. Zapominam tu klawiszologii i to się tak kończy potem. Dobra, idziemy. Nie powinny mnie... Ten zmysł łowcy, nie wiem o co tu chodzi, to mi nic nie daje. Czy da się tu zmienić kolor na lornetce? Gra. Wideo. Rozgrywka. Pole widzenia. Widoczność. Celownik w interfejsie. Kompas samouczki. Bieganie. Przełączanie. Lornetki. Rodzaj celowania.
Przytrzymaj przełącz. Kontroler. Aktywuj zmysł, przeładowanie. Przytrzymaj strzał. Umieść znacznik eksploracji, dobra. Ukryj wyposażenie, następny wabik. Ruch przyspieszenie. Automatyczne chodzenie. Celuj przez przyrządy. Dobra. Okej. Ciekawe, na ile podejdę. To jeszcze zanim skończymy, spróbuję walnąć na 200 metrów. Wiatr teoretycznie jest dobry. Dobra, lornetka. Kurde bele. Tego się bałem, a jak pójdę w prawo, to będzie wiatr w ich kierunku. To jest najgorsze, że... No i pójdę prosto z wiatrem. To jest najgorsze. Dobra, inaczej. Cofamy się. Wejdziemy wyżej i strzelimy z większej odległości, ale ja nie będę nic prawie widział. Niestety, nie da rady. Muszę to inaczej zrobić. Tego się inaczej nie da zrobić. Wejdziemy trochę wyżej. A, okej. Odległość 220 metrów. Ach, pytanie, który dostał. Te lekkie bicie serca mnie denerwuje. Mam wrażenie, że to moje tak bije. Strasznie denerwujący dźwięk.
Powinien był dostać, pytanie tylko. Ocena pewnie będzie nędzna, no ale... Tak, jadę już tylko, aby wykonać zadanie. Analizuję i co? Nic nie widzę. Akurat wskaźnik nagrywania czerwona. Zwierzę przeżyło. O, Lender. Dobra. Czyli wyszło. Aha, teraz tutaj wstawanie, leżenie. Dobra. Czyli się nie udało. No cóż, dopóki sobie wszystkiego nie odblokuję, tak będzie. Nie wiem, czy ta gra mi się spodoba. Co to jest? No niestety z podstawowym sprzętem to się za wiele nie zwojuje. Przydałoby się kolor zmienić. Ten czerwony się zupełnie ze wszystkim zlewa. No nic. Miejmy nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, a na razie trzymajcie się i do zobaczenia w grze.